Na swoim koncie, tak jak mówiłam, blisko 40 wystaw indywidualnych. Ja sobie teraz pozwolę przeczytać. Swoje prace pokazywała Pani między innymi w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Poznaniu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, ale też i za granicą. Między innymi w Monachium, Kassel, Brumont, w Grodnie. Same tytuły wystaw nierzadko wskazują na tematykę zainteresowań. I tematy, tytuły wystaw to między innymi Odloty aniołów, Lot nad ziemią nieznaną, Wiszące ogrody, Pomiędzy naturą a strukturą formy, Pomiędzy światem podniebnym a nadziemnym, Przestrzeń transmetaforyczna, czy ostatnio ubiegłoroczna właśnie na Białorusi to Przyloty, porcelanowe obiekty ceramiczne. Ja teraz proponuję, żebyśmy sobie zobaczyli trochę tych prac i oczywiście publiczność jak najbardziej proszę też o zadawanie pytań, jeśli Państwo takowe będziecie mieli. I podczas tej prezentacji będziemy sobie mogły o tych pracach porozmawiać. Trzeba zaznaczyć, że to jest tytuł wystawy, tytuły są metaforyczne, jakby dotyczą takiego odwiecznego dążenia człowieka do doskonałości, do poszukiwania swojego miejsca, swojej przestrzeni. I oczywiście ta zasadnicza moja kolekcja ma znaczenie symboliczne, czyli raz są to odloty aniołów, czyli jakby takiego przewodnika duchowego, który w jakiś tam sposób nie zawsze jest naszym opiekunem, tylko w jakiś tam sposób czasami to czujemy się zagubieni, przetłoczeni. Jak już Pani zaczęła o tych odlotach aniołów, to może właśnie... To może po kolei. To znaczy powiem tak, że moje prace, ja pracuję cały czas z cyklami. To nie jest tak, że jest cykl zamknięty, ponieważ przez całe życie jakby żyjemy w ciągłej ewolucji. Twórczość jest też rodzajem ewolucji, prawda? To jest jedna z prac, zresztą ona została zakupiona kiedyś przez właścicieli firmy meblarskiej w Finlandii. Jedna z tych prac, cyklu właśnie wiszący odloty aniołów miał swoje miejsce w galerii sztuki współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Teraz będziemy oglądali właśnie pracę. Te formy uskrzydlone, tak dla Pani Marii Podskarbie-Hewisz, charakterystyczne. To jest zasadniczy jakiś taki cykl, ponieważ tak, ja tutaj muszę zaznaczyć... Ja to mogę przesuwać teraz, tak? Trzeba zaznaczyć, że jakby moje działania wynikają jakby z doświadczenia pracy w zakładach porcelany stołowej. Tworzyłem tutaj z porcelana. Te elementy powstają albo... Te prace powstają, kompozycje z wielu, jak Państwo widzicie, elementów. Są to albo detale odlewane z formy, albo powstają z ciężkich takich płytek, które wylewam po prostu masę porcelanową na płytę, wycinam elementy. Wiadomo, że porcelana musi być poddana procesowi suszenia, wypału w temperaturze 1280 stopni. I tak wcześniej Państwo widzieliście, to była praca, która powstała z takich skręconych właśnie w pewnym momencie porcelana jest na tyle plastyczna, ale jeszcze nie jest materią sztywną, że można ją w dowolny sposób kształtować. I te równiki powstały przez ręczne takie skręcanie i zmontowanie później. Są bardzo pracochłonne prace, z tego co Pani Ale ja muszę przyznać, że właśnie tak jak rzeźba czy ceramika ma ten wymiar terapeutyczny, zresztą jest w tej chwili moda na pracę w ceramice, wiele jest udowodnione, że wszelkiego rodzaju zaburzenia czy problemy natury psychologicznej, jakby tutaj przy takich zaburzeniach praca w glinie, praca w ceramice, właśnie ten kontakt stworzyły manualny, bardzo dobrze wpływa to rodzaj na działanie lecznicze. I uspokajają. Właśnie. No to jest cały cykl tych prac z cyklu właśnie. I te prace, które są tutaj za nami, to też są
Tak. To są prace, które ja je też modyfikuję. Ja je modyfikuję, jakiś czas przetwarzam, nawet wprowadzam technik kolor. One są montowane na takich konstrukcjach metalowych, ale interesuje mnie też proces dematerializacji, czyli na ile biały metal może jakby sugerować odbiór, skojarzenie z porcelaną i na ile porcelanowe elementy mogą nam stwarzać wrażenie tego materiału metalowego. Jest w tej chwili takie bardzo modne określenie, które ja wam wszyscy prowadzili abusami, czyli na ile praca, czyli urok zużytych przedmiotów. Moje prace są instalowane w przestrzeni otwartej, w parkach, gdzieś są, jak państwo tu widzicie, mają kontakt z podłożem. Działanie żywiołów, powietrza, deszczu czy innych działań atmosferycznych nie niszczy tych prac, tylko nadaje im jakiejś takiej naturalnej patyny. Dla mnie to jest też jeden z znaczących takich elementów, które wykorzystuję, ponieważ dematerializacja towarzyszy nam na co dzień w tym wydarzeniu. Jest też częścią naszego życia. Ale to jest tak, czy ja dobrze zrozumiałam na samym początku, że pani mówiła, że pani je też dekonstruuje i tworzy jak gdyby nowe z tych części już porcelanowych, już stworzonych, nową pracę? Czy coś też źle zrozumiałam? To znaczy ja je przetwarzam w różnoraki sposób, w pewnym momencie, jeżeli coś długo, to jest taki przewrotny cykl, gdzie wykorzystałam elementy marchewek, ja nazywałam to sen królika. Zawsze tytuł ma inspirować odbiorcę, żeby nie trafiłem tylko w sposób dosłowny, tylko zależało mi na tym, żeby jak to znaleźć, spojrzeć głębiej, co pod takim hasłem od strony filozofii życia może się być, prawda? Że mamy coś dane. Oczywiście są to bardzo dekoracyjne elementy, ale jednocześnie no, marzenie, sen o jakiejś lepszej przeszłości, jakiejś lepszej wizji. Jest też tutaj w tych moich pracach element muzyczny, tak. Ponieważ porcelana posiada, jak mało które tworzywo ceramiczne, taką warstwę muzyczną i przez poruszenie, czy manualne, czy przez ingerencję powietrza, te prace są rodzajem instrumentu. Nawet miałam w 90 roku w galerii Arsena na Stanowie w Poznaniu wystawę, chyba jedną z pierwszych wystaw indywidualnych. Wówczas na wernisażu muzycy zespołu Jorgi, słynna grupa, no i rozmawialiśmy o stworzeniu instrumentu porcelanowego. Tak, pierwsza rozmowa, może kiedyś tak. Będzie więcej czasu, żeby to sfinalizować. Ja tak w międzyczasie przeglądam notatki przygotowane i tutaj jest recenzja pani prac profesora Kazimierza Raby z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który pisząc właśnie o tym elemencie muzycznym, tak pamiętałam, że to gdzieś mniej więcej tutaj było, pozwolicie państwo, że przeczytam, napisał coś takiego. Nie dane mi było do tej pory zapoznać się na żywo z aniołami pani Marii, czyli z tym cyklem, o którym przed chwileczką pokazywałyśmy, ale doświadczyłem w życiu już niejednokrotnie dźwięków ceramiki na własnym słuchu, od tłukących się naczyń i doniczek do subtelnych tonów porcelanowej filiżanki. Kompozycje artystki udokumentowane na fotografiach z całą pewnością potęgują moją pamięć słuchu, lecz na pewno jej nie zastąpią. Wyobraźnia podpowiada, a pamięć przypomina, co wyzwala szlachetne tony. Także jest ten walor muzyczny, o którym pani mówiła i jak on się znajdzie w przestrzeni, jest poddawany naturze, doskonale słyszalny. Przejdziemy teraz do kolejnych form, formy organiczne. Formy organiczne to jest jakby cykl, który towarzyszy w zasadzie każdemu artyście, ponieważ jesteśmy nierozerwalnie związani z naturą. I w zasadzie, jeżeli możemy powiedzieć o inspiracjach, to nic nowego nie powiem, ale natura jest najlepszą rzeźbiarką, bo jeżeli przypatrzymy się obiektom
rośliny, czy to w porze takiej no, jesiennej, czy zaczątków, co obserwujemy w naturze, te kształty mają tak doskonałą formę, tak doskonały kształt, że możemy jakby nimi się inspirować i dajemy też taki temat studentom, jako znalezienie w naturze ciekawego modelu i powiększenie go w skali, a tutaj nie chodzi o naturalistyczną kopię dla potrzeb na przykład biologów, tylko to ma być jakby podkreślenie formy, syntetyzowanie, w pewien sposób udoskonalenie, czyli konkurowanie z naturą, a na zasadzie takiej korespondencji. To jest taka też, to są prace, które ja nazywam ciałami astralnymi. Formy, jak też Państwo widzicie, mają kształt taki wynikający z obserwacji natury, ale jednocześnie w jakiś tam sposób mogą nawiązywać do ciała ludzkiego, czy do jakichś kształtów występujących w naturze. Są szkliwione redukcyjnie, czyli szkliwo normalnie się w piecu ceramicznym jest temperatura utchniająca, natomiast jeżeli użyjemy takich szkliw metalicznych, to przez dolewanie czynnika organicznego, na przykład oleju roślinnego do pieca, powstaje taka metaliczna powłoka, czyli następuje redukcja. Utlenianie oraz następuje reakcja odwrotna, czyli redukcja. I to jest ten cykl takich ciał astralnych, ale też oczywiście formy organiczne. Czy Pani doskonale, to jest tak, że Pani zna te techniki, one są takie oczywiste, czy Pani sama też eksperymentuje z różnymi technikami właśnie, czy to wypału, czy to właśnie tworzenia tych swoich prac? Znaczy, ceramika to alchemia, prawda? Nie? Ciekawość tej dyscypliny sztuki polega na tym, że nigdy do końca nie wiemy, co z pieca wyjdzie. Oczywiście zakładamy, bo szkliwa mają swój skład chemiczny, ale niewątpliwie artysta eksperymentuje. Eksperymentuje, można wypalać w piecu tradycyjnym, ale też są tak zwane piece alternatywne, plenerowe. Są nawet artyści, którzy tylko w piecach alternatywnych wypalają, tak jak to na przykład do tej pory w Ameryce Południowej czy w Afryce, gdzie ceramika, sztuka ceramiczna, w ogóle ceramika jest jakby codziennością życia tamtejszych społeczności. I wypala się wtedy w tych piecach ziemnych. Na przykład jest taka, jest tak zwane, bo teraz jakby się określa z uwagi na teren, z którego ten rodzaj wypału pochodzi. W Afryce na przykład robi się wgłębienie w ziemi, wkłada się te prace, te naczynia, czy tam te prace ceramiczne i tworzy, przykrywa się tą dużą ilością drewnianych gałęzi, czy w ogóle takich skłonnością drewna i tworzy się takie stosy w kilku, czterech miejscach. Jak jest podłoże wypalone poprzez spalanie tych stosów, ziemia się rozgrzewa, przesuwa się ogień i ziemia jest na tyle postępnie nagrzana, że oczywiście trzymaje się ten ogień co najmniej przez półtora dnia. Wyjmuje się też bardzo ładne, uzyskuje się bardzo, bardzo ciekawe efekty naturalnej ingerencji ognia, niepowtarzalne, unikatowe. Tytuł wystawy, tytuły są metaforyczne, jakby dotyczą takiego odwiecznego dążenia człowieka do doskonałości, do poszukiwania swojego miejsca, swojej przestrzeni. Oczywiście ta zasadnicza moja kolekcja ma znaczenie symboliczne, czyli raz są to obroty aniołów, czyli jakby takiego przewodnika duchowego, który w jakiś tam sposób nie zawsze jest naszym opiekunem, tylko w jakiś tam sposób czasami to czujemy się zagubieni, przetłoczeni. Jak już Pani zaczęła o tych odlotach aniołów, to może właśnie... To może po kolei. To znaczy powiem tak, że moje prace, ja pracuję cały czas z cyklami. To nie jest tak, że jest cykl zamknięty, ponieważ wszyscy przez całe życie jakby żyjemy w ciągłej ewolucji. Twórczość,
twórczość jest też rodzajem ewolucji, prawda? To jest jedna z prac, zresztą ona została zakupiona kiedyś przez właścicieli firmy meblarskiej w Finlandii. Jedna z tych prac, cykl tych prac z cyklu właśnie Odloty Aniołów miał swoje miejsce w galerii sztuki współczesnej w Osłonie Wielkopolskiej. Teraz będziemy oglądali właśnie pracę. Te formy uskrzydlone, tak dla pani Marii Podskarbie-Habisz charakterystyczne. To jest zasadniczy jakiś taki cykl, ponieważ tak, ja tutaj muszę zaznaczyć. Ja to mogę przesuwać teraz, tak? Trzeba zaznaczyć, że jakby moje działania wynikają jakby z doświadczenia pracy w zakładach porcelany stołowej. Tworzyłem tutaj z porcelana. Te elementy powstają albo te prace powstają, kompozycje z wielu, jak Państwo widzicie, elementów. Są to albo detale odlewane z formy, albo powstają z ciężkich takich płytek, które wylewam po prostu masę porcelanową na płytę, wycinam elementy. Wiadomo, że porcelana musi być poddana procesowi suszenia, wypału w temperaturze 1280 stopni. I tak wcześniej Państwo widzieliście, to była praca, która powstała z takich stęconych właśnie w pewnym momencie porcelana jest na tyle plastyczna, ale jeszcze nie jest materią sztywną, że można ją w dowolny sposób kształtować. I te równiki powstały przez ręczne takie skręcanie, zmontowanie później. To są bardzo pracochłonne prace, z tego co Pani mówi. Ale ja muszę przyznać, że właśnie tak jak rzeźba czy ceramika ma ten wymiar terapeutyczny, zresztą jest w tej chwili moda na pracę w ceramice, wiele jest udowodnione, że wszelkiego rodzaju zaburzenia czy problemy natury psychologicznej, jakby tutaj przy takich zaburzeniach praca w glinie, praca w ceramice, właśnie ten kontakt stworzyłem manualny, bardzo dobrze wpływa to rodzaj na działanie lecznicze. I uspokaja. Właśnie. No to jest cały cykl tych prac z cyklu właśnie. I te prace, które są tutaj za nami, to też są z tego cyklu? Tak. To są prace, które ja je też modyfikuję. Ja je modyfikuję, w jakiś czas przetwarzam, nawet wprowadzam tutaj Pink Color. One są montowane na takich konstrukcjach metalowych, ale interesuje mnie też proces dematerializacji, czyli na ile biały metal może jakby sugerować odbiór, skojarzenie z porcelaną i na ile porcelanowe elementy mogą nam stwarzać wrażenie tego materiału metalowego. Jest w tej chwili takie bardzo modne określenie, które Japończycy wprowadzili, abusabi, czyli na ile praca, czyli urok zużytych przedmiotów. Moje prace są instalowane w przestrzeni otwartej, w parkach, gdzieś są, jak Państwo tu widzicie, mają kontakt z podłożem. Działanie żywiołów, powietrza, deszczu czy innych działań atmosferycznych nie niszczy tych prac, tylko nadaje im jakiejś takiej naturalnej patyny. Dla mnie to jest też jeden z znaczących takich elementów, które wykorzystuję, ponieważ dematerializacja towarzyszy nam na co dzień, prawda, że jest też częścią naszego życia. Ale to jest tak, czy ja to zrozumiałam na samym początku, że Pani mówiła, że Pani je też dekonstruuje i tworzy jak gdyby nowe z tych części już porcelanowych, już stworzonych, nową pracę? Czy coś też źle zrozumiałam? To znaczy ja je przetwarzam. W różnoraki sposób, w pewnym momencie, jeżeli coś długo... To jest taki przewrotny cykl, gdzie wykorzystałam elementy marchewek, ja nazwałam to sen królika. Zawsze tytuł ma inspirować odbiorcę, żeby nie traktował tylko w sposób dosłowny, tylko zależało mi na tym, żeby jakby znaleźć, spojrzeć głębiej, co pod takim hasłem
od strony filozofii życia może się być, prawda? Że mamy coś dane. Oczywiście są to bardzo dekoracyjne elementy, ale jednocześnie one jednocześnie no, marzenie, sceną jakiejś lepszej przyszłości, takiej lepszej wizji. Jest też tutaj w tych moich pracach element muzyczny, tak. Ponieważ porcelana posiada, jak mało które tworzyło ceramiczne, taką warstwę muzyczną i przez poruszenie, czy manualne, czy przez ingerencję powietrza, te prace są rodzajem instrumentu. Nawet miałam w 90 roku w galerii Arsenal na Starym Poznaniu wystawę, chyba jedną z pierwszych wystaw indywidualnych, wówczas na wernisażu muzycy zespołu Jorgi, słynna grupa. No i rozmawialiśmy o stworzeniu instrumentu porcelanowego. Tak, no, pierwsza rozmowa, no, może kiedyś tak. Będzie więcej czasu, żeby to sfinalizować. Ja tak w międzyczasie przeglądam notatki przygotowane i tutaj jest recenzja pani prac profesora Kazimierza Raby z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który pisząc właśnie o tym elemencie muzycznym, tak pamiętałam, że to gdzieś mniej więcej tutaj było, pozwolicie państwo, że przeczytam, napisał coś takiego. Nie dane mi było do tej pory zapoznać się na żywo z aniołami pani Marii, czyli z tym cyklem, o którym przed chwileczką pokazywałyśmy, ale doświadczyłem w życiu już niejednokrotnie dźwięków ceramiki na własnym słuchu. Od tłukących się naczyń i doniczek do subtelnych tonów porcelanowej filiżanki. Kompozycje artystki udokumentowane na fotografiach z całą pewnością potęgują moją pamięć słuchu, lecz na pewno jej nie zastąpią. Wyobraźnia podpowiada, a pamięć przypomina, co wyzwala szlachetne tony. Także jest ten walor muzyczny, o którym pani mówiła i jak on się znajdzie w przestrzeni, jest poddawany naturze, doskonale słyszalny. Przejdziemy teraz do kolejnych form, formy organiczne. Formy organiczne to jest jakby cykl, który towarzyszy w zasadzie każdemu artyście, ponieważ jesteśmy nierozerwalnie związani z naturą. I w zasadzie, jeżeli możemy powiedzieć o inspiracjach, to nic nowego nie powiem, ale natura jest najlepszą rzeźbiarką, bo jeżeli przypatrzymy się obiektom roślinek, czy to w porze takiej no, jesiennej, czy cokolwiek obserwujemy w naturze, te kształty mają tak doskonałą formę, tak doskonały kształt, że możemy jakby nimi się inspirować i dajemy też taki temat studentom, jako znalezienie w naturze ciekawego modelu i powiększenie go w skali, a tutaj nie chodzi o naturalistyczne kopie dla potrzeb na przykład biologów, tylko to ma być jakby podkreślenie formy, syntetyzowanie, jak w pewien sposób udoskonalenie, czyli konkurowanie z naturą, a na zasadzie takiej korespondencji. To jest taka też, to są prace, które ja nazywam ciałami astralnymi. Formy, jak też państwo widzicie, mają kształt taki wynikający z obserwacji natury, ale jednocześnie w jakiś tam sposób mogą nawiązywać do ciała ludzkiego, czy do jakichś kształtów występujących w naturze. Są szkliwione redukcyjnie, czyli szkliwo, normalnie się w piecu ceramicznym jest temperatura utchniająca, natomiast jeżeli użyjemy takich szkliw metalicznych, to przez dolewanie czynnika organicznego, na przykład oleju roślinnego do pieca, powstaje taka metaliczna powłoka, czyli następuje redukcja. Utlenianie oraz następuje reakcja odwrotna, czyli redukcja. I to jest ten cykl takich ciał astralnych, ale też oczywiście formy organiczne. Czy pani doskonale, to jest tak, że pani zna te techniki, one są takie oczywiste, czy pani sama też eksperymentuje z różnymi technikami właśnie, czy to wypału, czy to właśnie tworzenia tych swoich prac? Znaczy, ceramika to alchemia, prawda? Ciekawość tej dyscypliny sztuki polega na tym, że nigdy do końca nie wiemy, co z pieca wyjdzie. Oczywiście zakładamy, bo szkliwa mają swój skład chemiczny,
ale niewątpliwie artysta eksperymentuje. Można wypalać w piecu tradycyjnym, ale też są tak zwane piece alternatywne, plenerowe. Są nawet artyści, którzy tylko w piecach alternatywnych wypalają, tak jak to na przykład do tej pory w Ameryce Południowej czy w Afryce, gdzie ceramika, sztuka ceramiczna, w ogóle ceramika jest jakby codziennością życia tamtejszych społeczności. I wypala się wtedy w tych piecach ziemnych. Na przykład jest taka, jest tak zwane, bo teraz jakby się określa z uwagi na teren, z którego ten rodzaj wypału pochodzi. W Afryce na przykład robi się wgłębienie w ziemi, wkłada się te prace, te naczynia, czy tam te prace ceramiczne i tworzy, przykrywa się tą dużą ilością drewnianej gałęzi, czy w ogóle takich skromnością drewna i tworzy się takie stosy w czterech miejscach. Jak jest podłoże wypalone poprzez spalanie tych stosów, ziemia się rozgrzewa, przesuwa się ogień i ziemia jest tak postępnie nagrzana, że oczywiście trzymuje się ten ogień co najmniej przez półtora dnia. Wyjmuje się też bardzo ładne, uzyskuje się bardzo, bardzo ciekawe efekty naturalnej ingerencji ognia, niepowtarzalne, unikatowe. Ale są też tak zwane, jest tak zwany piec węgierski, ustawia się palenisko i pracę w środku i obudowuje, ten piec jest zbudowany z cegły klinkierowej. No i też utrzymuje się przez co najmniej te półtora dnia ogień. Zawsze ogień towarzyszył nam od zarania ludzkości. Wiadomo, że jest w ceramice, to jest tym podstawowym żywiołem, który utrwala. A pan jeszcze pyta, dlaczego ceramika na przykład? No bo to są nasze cztery żywioły, prawda? Glina jest cząstką ziemi. Woda jest niezbędna, żeby uplastycznić tę glinę. Powietrze jest niezbędne, żeby osuszyć, żeby woda odparowała. A ogień utrwala, to sobie stało intelektem, czy pasją artystyczną, czy dłońmi twórcy zrealizowane. I jeszcze tego ci należy dodać pierwiastek intelektualny, pierwiastek duchowy, czyli w tym momencie też realizację, przełożenie swoich wizji, swoich poszukiwań na materialne potrzeby. Bo tutaj Stowarzyszenie Świętego Wincentego o Paulo w Ostrowie Najstarszym, które zakończyło blisko 50-lecia, zamówiło statuetkę. To są takie, z kolei są takie formy dekoracyjne właśnie do tych działań motorycznych dla osoby. Formy dekoracyjne jednocześnie służą do ćwiczeń poprawiających motorykę dłoni. Prawda? Jednocześnie wiemy, że umysł jest sprzężony z pewnością to są właśnie jedne z takich prac zaprojektowanych właśnie wówczas, kiedy pracowałam w zakładach porcelany stołowej, więc to jest jakby propozycja z tamtego okresu, są też napisy, że jest to prototypy na targi. No ta praca była eksponowana na targu poznańskim. Nie ma zbyt wielu tych prac, niestety zakłady porcelany stołowej w Brzychu, tak jak wie, wiele fabryk ceramicznych czy hucy, nie funkcjonują. Natomiast było archiwum, ja nie wiem, te wszystkie pozostałe prace zostały w filmie. Natomiast to jest jedna z niewiecznych, które mam w swoim posiadaniu. To jest taka statuetka z okazji 600-lecia Ostrowa Wielkopolskiego, tutaj z tej strony napisane. To są też te formy porcelanowe, dekoracyjne, wiszące, one też mają właśnie różne. Jeżeli dźwięk porcelany zależy od grubości, prawda? Więc jeżeli mogą być formy o tych samych kształtach, ale w różnoraki sposób odlewane, to one mają też swój inny. Można całą paletę tonacji muzycznych wydobyć. To jest zbliżenie na detal, czyli odlotów aniołów, tak? Bo też się mawia o tym, że tak, że w przypadku
zawsze. Ja uważam zresztą, to jest, że przypadek nie istnieje, że cokolwiek się dzieje, to wydaje nam się, że jest przypadkiem, a jednak nie jest. Więc ja na przykład dyplom swój ceramiczny, taki ceramik użytkowy realizowałam w Mirostolicach i zupełnie wydawało się przypadkowo, pojechałam do Wałbrzycha i jestem zatrudniona, ale nigdy wcześniej nie pracowałam. Natomiast w Wałbrzychu odbywały się plenery, które organizowała grupa twórcza, nie tylko my, ponieważ artyści, ceramicy, wrocławscy nie mieli swoich pies, to był bardzo trudny do zdobycia, kosztowna rzecz, więc ci artyści jeździli właśnie do Jaworzyny Śląskiej, do Wałbrzycha, a ponieważ, jak to mówią, zespole raźniej założyli, to były najpierw same kobiety, założyli grupę tylko my, doszedł pan Garnik, widna osobowość ceramiki polskiej i powstała grupa Nie Tylko My. I ci ludzie w zasadzie do dzisiaj bazowali w zasadzie do momentu, kiedy te zakłady porcelany istniały, na taki sposób, że organizowali plenery i to były plenery międzynarodowe. Artyści z zachodu się dziwili, że w ogóle my możemy wejść do zakładu, jesteśmy przyjmowani, ale też była opieka ministerialna. Mimo wszystko realia takie były o tyle sprzyjające, że artyści bardzo chętnie jakby swoje prace przekazywali na rzecz muzeum czy innych organizacji, ale mieli też to wsparcie ze strony zaplecza, można by gdzie bytowego, łącznie z materiałami. Zresztą dzisiaj światem rządzi ekonomia, że ktoś nie jest dynamiczny i dobrze zorganizowany, to wiemy, że wielu artystów naprawdę bardzo zdolny kończy studia i niestety różnie kończą. Niekoniecznie pracuje w swoim zawodzie. Pozwoliła sobie jeszcze wrócić do Odlotów Aniołów, ale zobaczyć, pokażę już je Państwu na wystawie w Krakowie, tutaj, prawda? Krakowska wystawa, z którego ona jest roku? To znaczy, ta wystawa miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w 2013 roku. Czyli całkiem niedawna. Pani Mario, bo zdradziła nam już Pani sporo, tak jak też mówiłam, cytując tytuły tych wystaw, one już wiele sugerują. Jakie odczytywa, zresztą Pani powiedziała, że ten tytuł ma też odbiorcę nakierowywać na takie, a nie inne odczytywanie. Ale rzeźba, zwłaszcza Pani rzeźba, nie jest łatwa w odbiorze, bo tutaj gra ze sobą przynajmniej kilka elementów. Po pierwsze materiał, po drugie kolor, bo Pani bardzo lubi biele i szarości, po trzecie zdanie się na przypadek nie do końca, tak jak Pani powiedziała, na przypadek nie przypadek. Po czwarte narzucenie tytułu, po piąte walor muzyczny, czy ustawienie znowuż nieprzypadkowe w takiej, a nie innej przestrzeni danej pracy. Pani kiedyś w rozmowie ze mną powiedziała coś takiego i tutaj pozwolę sobie też to zacytować. Z detali staram się budować nieograniczoną przestrzeń. To jest tekst autoryzowany, więc dlatego cytuję, nie spisywany z pamięci. Z detali staram się budować nieograniczoną przestrzeń. Moje kompozycje są na pewno w jakiś sposób odniesieniem do natury. Wynikają z fascynacji światem organicznym. Czerpię z tego, co jest wokół. Obchodzi mnie świat, w którym stawiamy sobie pytania. Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Znaczy, proszę zauważyć, że tak, prace, oczywiście można, ktoś może stwierdzić, że w zasadzie cały czas jakby obrazem porusza się według tego samego tematu. Tak. Ja uważam, zresztą to nie jest też moje zdanie, że w sztuce, jak w życiu, jest ważna konsekwencja. Moim szczególnym autorytetem jest pan profesor Andrzej Niekwerz, niestety nauczyciel naszej uczelni, niestety już nie żyjący, który właśnie dzięki temu, że znałam taką osobowość, to podjęłam pracę w Kaliszu.
dlatego, że dla mnie to właśnie pedagog o charyzmie szczególnej i o takim podejściu do człowieka, że w każdym widziała właśnie tam dobrą stronę. Dlaczego mówię o profesorze Nieklaszu? Ponieważ profesor Nieklasz tworzył całe życie wspaniałe prace, które w jakimś tam zakresie były do siebie podobne. Wielu ludzi krytykowało, że profesor cały czas to samo robi, ale był konsekwentny, jego prace są ponadczasowe, są unikalne, unikatowe, nie do powtórzenia, gdy do prac rysunkowych. Ale dlaczego mówię? Z uwagi na to, że ja, to jest moja wiodąca kolekcja, ja będę to realizować, tak, powielać w większej skali, ponieważ jakby jest to, ja tutaj mam taki najbardziej duchowy kontakt z tym, co zrobię. Szczerze mówiąc, poświęcam tę pracę osobom, które już są za światach, dedykuję tę pracę. Natomiast dlaczego mówimy o tej aranżacji? W każdym wnętrzu trzeba inaczej zakomponować swoją... Trzeba wejść w kontakt z przestrzenią, trzeba ją zaaranżować. Tutaj Państwo widzicie, że ja zaciemniłam taką... jest to wnętrze sterylne, białe, w najstarszym budynku Akademii im. Jana Matejki, w historycznym obiekcie. Ja zaciemniłam, żeby stworzyć taki klimat właściwie świątyni. I to jest kolekcja, która była jakby tematem mojej wystawy, jednego z rozprawy habilitacyjnej, bo oprócz tego musiałam przygotować wykład habilitacyjny i napisać rozprawę. Tutaj po prostu te prace zostały tak dobrane, że one właściwie się rozprzestrzeniają. Detale, z których ja realizuję pracę, to takie mam założenie w nawiązaniu do tego, co dzieje się w fizyce współczesnej. Najnowsze odkrycia fizyki dowodzą na to, że przestrzeń, oprócz tego, że jest nie tylko trójwymiarowa, ale posiada czwarty wymiar, czyli czas, to jeszcze jest, na tyle jest rozbudowana, że składa się z wielu drobnych cząsteczek. Tak jak moje prace. I te prace właściwie, one w założeniu będą się rozbudowywały, będą powstały, będą jakby mają tworzyć taką rozbudowaną przestrzeń otwartą. I myślę, że mam na przykład propozycję wystawy w tej chwili w Niemczech i w Holandii i myślę, że zrealizuję takie działanie w przestrzeni otwartej.